Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Prezydencka ustawa o ochronie krajobrazu dawała szansę i nadzieję, że temat ochrony waloru krajobrazowego zostanie potraktowany poważnie. Niestety tak nie jest. Obecnie wręcz cywilizacyjnym wyzwaniem to ochrona praw przyrody i ochrona walorów krajobrazowych w aspekcie nachalnej, agresywnej, bezrefleksyjnej, bez pomyślunku pokoleniowego budowa farm wiatrakowych. Wiatraki należy budować, ale w sposób racjonalny, perspektywiczny, z zachowaniem zdrowego rozsądku, obok instalacji prosumenckich, a więc mikroinstalacje wiatrowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, małe przydomowe elektrownie wodne, małe biogazownie itd. W powiecie kołobrzeskim, szczególnie w dwóch gminach, jest tyle wiatraków i co dzień powstają następne, że wiatr już nie ma przestrzeni, by być wiatrem. Wkrótce sztuką będzie w tych gminach nie zawadzić samochodem o skrzydła wiatraków. Dodatkowo zaczęsienie tych wiatraków ruguje z tych rejonów króla polskiego nieba, dumy polskiej awifauny, bilika zwyczajnego. W prezydenckiej ustawie jest napisane, że obiekt budowlany, a więc elektrownie, między innymi elektrownie wiatrowe, należy użytkować w sposób należyty, zgodnie z przepisami praw przyrody, ochrony środowiska, z planem przestrzennego zagospodarowania, oceną oddziaływania na środowisko itd., itd. To czcze pisanie w sytuacji, gdy te zezwolenia wydają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy mając pustą kasę samorządową są wyłącznie tym zainteresowani, a ekspertyzy są na zamówienie inwestorów. W JOŚ-ie, GIOŚ-ie, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, czy Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, to szkoda czasu o tym mówić. Wielokrotnie o tym interpelowałem, to tak jakbym pisał na berdyczów. A wystarczyłoby, ta ustawa zawierała kilka zdań, takich, które zaistniały w przyjętej uchwale na przykład Rady Miejskiej w Gryfinie. Pierwsze. Odległość pojedynczych przemysłowych elektrowni wiatrowych wytwarzających energię o mocy ponad 100 kW w wysokości powyżej 30 metrów ma wynosić co najmniej 3000 metrów od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych. Drugie. Minimalna odległość pomiędzy zespołami elektrowni wiatrowych 5000 metrów. Trzecie. Zespół elektrowni wiatrowych stanowi grupę elektrowni wiatrowych, których odległość pomiędzy krańcowymi i skrajnymi elektrowniami nie przekracza 2000 metrów. Są dozwolone pewne wyjątki, jeśli będzie zgoda bezwzględnej większości właścicieli nieruchomości mieszkalnych i siedliskowych. I to wszystko. To ma sens. Więc dlaczego tego nie uczyniliście? Koniec. Dziękuję bardzo.